Marketingowe typy, krótkie wskazówki, praktyczna wiedza, codzienna inspiracja, produkcja Cleverhearted Showrunners. A ten odcinek prowadzi Zuza Binkiewicz, showrunnerka w firmie Cleverhearted Showrunners. W tym odcinku odpowiem na pytanie, czy warto inwestować w audiomarketing? Planując promocję i sprzedaż naszego produktu. Często skupiamy się na aspektach wizualnych, takich jak wygląd samego produktu, logo, kolorystyka, czy też na wyborze odpowiednich kanałów marketingowych. Poświęcamy wiele godzin na brainstorming, tworzenie list zadań i opracowywanie skomplikowanych strategii, aby dotrzeć do potencjalnych klientów. Jednak w tym wszystkim, czy kiedykolwiek przyszło Ci do głowy, jaką rolę odgrywa dźwięk? Czy dźwięk jest w ogóle ważny w dzisiejszym marketingu? Zaryzykowałabym stwierdzeniem, że jest ważniejszy niż kiedykolwiek. Dzisiejsze treści muszą trafić do nas od razu. Jest tyle bodźców, informacji, tyle produktów mamy do wyboru, że pierwszeństwo jest kluczowe. Dodatkowo warto zdawać sobie sprawę, że ludzie rzadko skupiają się wyłącznie na jednym zadaniu naraz. Istnieją czytanie, którzy wykonują trzy czynności jednocześnie, ale są też tacy, jak na przykład ja, którzy podzielnej uwagi niby nie mają. Ale w słuchawkach mimo to zawsze coś leci. Nie zapominaj też o tym, że często na przykład praca wiąże się z podróżami i konferencjami, a podczas trzech godzin w aucie czy pociągu dźwięk to jeden z najczęściej wybieranych kanałów informacji i rozrywki. Audiomarketing to strategia marketingowa opierająca się na wykorzystywaniu treści dźwiękowych do promocji produktów lub usług. Wraz z rozwojem podcastów, audiobooków i asystentów głosowych. Dźwięk staje się coraz częściej wybieranym narzędziem docierania do odbiorców i angażowania ich. Zanim przystąpisz do tworzenia treści dźwiękowych, takich jak reklamy czy podcasty, istotne jest, aby zdefiniować tożsamość Twojej marki. Twoja marka to nie tylko kolorystyka czy logotyp. Przypomnij sobie reklamę McDonalda. Jaki dźwięk towarzyszy pojawieniu się logo? Jesteś w stanie go odtworzyć w swojej głowie? A kiedy odpalasz odcinek serialu na Netflixie? To, co słyszysz? No właśnie. Muzyka używana w reklamie również ma duże znaczenie. Wystarczy wspomnieć o głównym jinglu Media Expert opartym na radiowym hicie sprzed 11 lat. I wiesz co? Ja aktualnie nie śledzę wizualnych reklam wspomnianej firmy, a mimo to wiem, gdzie mam się udać po zakupy AGD. Jak widzisz, muzyka i audiologo są nie mniej ważne niż logo wizualne. Najpopularniejsze strategie audiomarketingu to sponsorowanie podcastów, reklamy dźwiękowe oraz tworzenie własnych podcastów markowych. Dzięki tym taktykom firmy mogą wykorzystać rosnącą popularność treści dźwiękowych i dotrzeć do swoich odbiorców w nowy i innowacyjny sposób. Hej, no i pamiętaj o ciągłym rozwoju technologii. Dzisiaj czas spędzony poza ekranem to nie tylko czas w samochodzie. Urządzenia zarządzane głosowo umożliwiają spędzenie czasu i konsumowanie informacji. Nawet wtedy, gdy nie mamy telefonu w ręce. Także pamiętaj też o tej grupie odbiorczej, bo ona tak naprawdę jest gotowa i czeka na Ciebie i Twój audiokontent. Jedną z głównych zalet audiomarketingu jest możliwość tworzenia bardziej osobistego połączenia z słuchaczami oraz przede wszystkim utrzymywanie relacji z klientami. To również jest pole do popisu. Jasne, możesz stworzyć reklamę audio, ale możesz też tak zagrać dźwiękami, żeby obudzić w odbiorcach skojarzenia, wspomnienia i poruszyć ich wyobraźnie. Możesz ich naprawdę zaskoczyć. Dane, które nasz mózg zdobywa wkładając w to wysiłek, zapadają w pamięć lepiej. Pokaż więc kreatywność. Pokaż, że potrafisz zaciekawić i zainspirować odbiorcę zawsze nie tylko, gdy siedzi przed ekranem. Masz już pomysł? Świetnie, ale nie zapominaj o jakości. Bo nic ci po dobrym pomyśle i catchy jinglu, jeśli nie będzie on dobrze wykonany. Reklamy wideo też przecież nie zostałyby przez ciebie nagrane telefonem, prawda? Na zakończenie dodam, żebyś nie zapominał i nie zapominała, jak wielka siła i potencjał drzemie w dźwięku jako nośniku treści i przede wszystkim emocji. Wartości, które chce przekazać marka, mogą zostać przekazane przez odpowiednio dobraną muzykę i dźwięki, które oddadzą klimat całej kampanii i samej firmy. Dodatkowo. Tak już czysto niebranżowo. Większość z nas kojarzy piosenki, przywiązuje się do dźwięków i dzięki temu potrafimy zbliżyć się do artysty, zespołu. No i właśnie, dlaczego nie do marki? Na koniec chciałabym zaprosić Cię do subskrybowania podcastu Marketingowe Tipy i słuchania kolejnych odcinków. Dzięki. Cześć. Jeżeli spodobał Ci się ten odcinek, zasubskrybuj podcast tam, gdzie go słuchasz. Po więcej podcastów o marketingu wejdź na serynimarketerzy.pl. Udanego dnia i do usłyszenia!